Spróbujmy spojrzeć na zjawisko życia, możliwie bezstronnie, od początku znanej nam historii. Jak powstała materia? Co to jest spin, kwarki? I jak powstały pierwsze cząstki? Powiem o ich lewo- i prawoskrętności, o tym, jak się później stłoczyły w gwiazdy i tak dalej. Jestem specjalistą, fizykiem kwantowym. Codziennie myślę o tym, jak całe to życie rozrosło się w tak złożone zlepy cząstek, jak żona rolnika, rosyjski biznesmen czy polski artysta. Dlaczego to wszystko tak się ciągle komplikuje? Chciałbym też zilustrować molekularne podstawy zespołu Downa oraz to, jak powstaje zdrowy szczeniak. Nawet jeśli nie mam czasu na swojego, bo ostatnie 10 lat poświęciłem na te wizualizacje. Co dzieje się teraz w waszych skroniach? Fascynujące rzeczy. Opowiem o nich dosyć dokładnie. Nie pokazywano nam tego w szkole, teraz też pokazują za mało. Ale nie będzie tylko tak ściśle, powiem też o ograniczeniach nauki i tym, do czego to może doprowadzić.